A Malaysia Airlines flight with 239 people on board, including four Americans, has gone missing. W jednej z największych niewyjaśnionych tajemnic lotnictwa naszych czasów, malezyjski lot MH370 zniknął w powietrzu, pozostawiając świat w szoku i niedowierzaniu na wiele lat. Śledczy przeczesywali głębiny oceanu i analizowali każdy ślad dowodowy, desperacko szukając prawdy za tą enigmatyczną zagadką zniknięcia. Ale co jeśli odpowiedzi, których szukamy, tkwią ukryte w licznych nowych odkryciach i teoriach nowatorskich? Dziś wyruszamy w fascynującą podróż, odsłaniając niektóre przełomowe odkrycia i teorie, które mogą rzucić światło na mroczne sekrety tego tajemniczego lotu. Z racji na dość kontrowersyjny temat, koniecznie zostaw łapkę w górę i napisz komentarz "samolot", a przypnę Ci serduszko. Oglądaj także do samego końca, ponieważ tam zawsze najciekawsze rzeczy. Nieszczęsny lot, znany jako MH370, był zaplanowanym międzynarodowym lotem pasażerskim obsługiwanym przez linię Malaysian Airlines. Jego celem był tętniący życiem Pekin, stolica Chin, z ponad 200 pasażerami na pokładzie, gotowymi albo przywitać się z dobrze znanym krajem, albo wyruszyć na ekscytującą podróż po obcym terytorium. Konkretnie, na pokładzie było 227 pasażerów z 14 różnych krajów oraz 12 malajskich członków załogi. Zróżnicowana grupa osób podróżujących przez rozległe oceany i lądy wyruszyła 8 marca 2014 roku. MH370 wystartował z międzynarodowego lotniska Kuala Lumpur, położonego w ruchliwej stolicy Malezji tuż po północy. Był to rutynowy lot, mający pokonać około 5570 km w około 5 godzin i 34 minuty do Pekinu. Ta podróż nieoczekiwanie przyciągnęła uwagę całego świata. Piloci, kapitan Zachari Ahmed Shah i pierwszy oficer Farek Abdul Hamid, sterowali nowoczesnym samolotem Boeing 777, znanym ze swojego bezpieczeństwa i zaawansowanej technologii, która była ulubioną przez wiele linii lotniczych do długich tras. Wszystko wydawało się normalne, gdy MH370 wzbił się w nocne niebo, a pasażerowie usiedli w swoich miejscach. Jednakże zniknął z ekranów radarów podczas swojej zaplanowanej podróży z Kuala Lumpur do Pekinu 8 marca 2014 roku, pozostawiając w kabinie pilotów zagadkową tajemnicę. Kapitan Zachari i pierwszy oficer Farek byli doświadczonymi profesjonalistami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo swoich pasażerów. Było około 1 rano czasu malezyjskiego, gdy samolot lecący na wysokości 35 tysięcy stóp przekazał swoje regularne półgodzinne raporty danych przez system komunikacji, adresowania i raportowania na pokładzie samolotu. W raporcie wszystko wydawało się rutynowe, bez oznak kłopotów na pokładzie. Około 1:07 rano samolot przekazał swoją ostatnią wiadomość, wskazującą, że wszystkie systemy działają normalnie. Następna aktualizacja była oczekiwana o 1:37 rano, ale niestety nigdy się nie pojawiła. Najbardziej przerażający moment miał miejsce około 1:19, gdy samolot zbliżał się do przestrzeni powietrznej Wietnamu, a kabina pilotów skomunikowała się z kontrolerem ruchu lotniczego w Kuala Lumpur, mówiąc: "Dobranoc, Malezja 370". Ta fraza była rutynowa, sygnalizując przekazanie kontroli z jednego centrum kontroli do drugiego, ale tym razem oczekiwana komunikacja z nowego centrum nigdy nie nadeszła. Ostatnio naukowcy dokonali kilku szokujących nowych odkryć i teorii dotyczących nieszczęśliwego incydentu lotu 370. Te wyniki mają zmienić nasze zrozumienie katastrofy w znaczący sposób, dostarczając głębokich wglądów w to, co się wydarzyło. Wartość Dopplera, analiza technicznych danych, wskazuje, że samolot prawdopodobnie skręcił na południe. Ta konkluzja jest mocno poparta drugą zarejestrowaną wartością od Inmarsat, którą nazwiemy wartością Dopplera. Ta wartość jest istotna, ponieważ mierzy, jak zmienia się częstotliwość samolotu w stosunku do pozycji satelity. Jest to standardowy sposób dla samolotów komunikowania się ze satelitami podczas lotów, aby zapewnić płynną komunikację. Systemy samolotów przewidują i dostosowują się do tych zmian częstotliwości, aby zapewnić płynną komunikację.
Jednakże te dostosowania mogą być nieco niedokładne, ponieważ starsze satelity nie zawsze wysyłają sygnały dokładnie tak, jak oczekiwano przez samoloty. Inne czynniki, takie jak orbita satelity, jej nachylenie i temperatura, mogą również wpływać na sygnały, które przekazują, co może pozostawić zauważalne ślady na danych. Tajemnicze sygnały i połączenia w intrygującej sprawie MH370. Po zniknięciu samolotu z radarów, zdumiewająco, udało mu się okresowo komunikować z nieruchomym satelitą znajdującym się nad Oceanem Indyjskim przez ciągłe 6-godzinne okno czasowe. Ten satelita należał do firmy o nazwie Inmarsat z siedzibą w Londynie. Ta intrygująca komunikacja wskazuje, że samolot nie stał w obliczu nagłego, katastroficznego wydarzenia. Zamiast tego wydaje się, że kontynuował lot z wysoką prędkością i wysokością przez te 6 godzin. Było to możliwe, ponieważ pewne systemy komunikacyjne na pokładzie, takie jak wyposażenie pasażerskie, technologia kabiny pilotów i automatyczne raporty serwisowe, zostały celowo wyłączone lub odłączone. Interakcja z satelitą Inmarsat była jak słabe szepty komunikacji składające się z krótkich sygnałów elektronicznych. Łącznie było 7 przypadków połączenia. 2 zostały automatycznie zainicjowane przez samolot, a 5 zostało zainicjowanych przez stację naziemną Inmarsat. Dodatkowo wykonano 2 połączenia telefoniczne satelitarne, ale niestety nie otrzymano odpowiedzi z drugiej strony. Niemniej jednak te połączenia dostarczyły więcej szczegółów na temat sytuacji. Większość tych komunikacji była powiązana z 2 wartościami, które HEMA, prawdopodobnie osoba lub system, niedawno zaczął rejestrować. Sabotaż w obłokach. Pomimo przekonań wielu ludzi, kontrola samolotu nie została przejęta z odległego miejsca poniżej przedniej kuchni, gdzie przechowywany jest sprzęt elektryczny, ale była sterowana z kokpitu. Zdarzyło się to po północy, kiedy samolot osiągnął wysokość 35 tysięcy stóp. W ciągu 20 minut system automatycznego raportowania stanu samolotu przesyłał regularną, 30-minutową aktualizację do działu utrzymania floty przez satelitę. Aktualizacja zawierała informacje o poziomie paliwa, wysokości, prędkości, pozycji geograficznej i ewentualnych anomalii. Transmisja pokazała, że system komunikacji satelitarnej samolotu działał wtedy. Biorąc pod uwagę, jak mało prawdopodobne jest, żeby 2 pilotów działało razem w taki sposób, jest prawdopodobne, że do czasu zniknięcia samolotu z drugorzędowego radaru jeden z pilotów był albo niezdolny do funkcjonowania, albo zmarł, albo został zamknięty w kokpicie. Zarówno wojskowe, jak i cywilne samoloty zostały wykryte na radarze pierwotnym. Dalsze dochodzenie wskazało, że pilot MH370 prawdopodobnie wyłączył autopilota, ponieważ ciasny zakręt na południowy zachód był zbyt precyzyjny, aby wykonały go systemy automatyczne. Dodatkowo wygląda na to, że osoba kontrolująca celowo odcisnęła samolot i wyłączyła znaczną część, jeśli nie wszystkie, systemy elektryczne. Powód tych działań pozostaje niejasny, ale miały one niezamierzone skutki w postaci tymczasowego zakłócenia łącza satelitarnego. Odsłaniając kapitana Zachari. Wzrastające obawy skupiły uwagę na kapitanie Zacharim, postaci przedstawianej w oficjalnych relacjach jako wzorowy pilot i spokojny ojciec rodziny, który czerpał przyjemność z korzystania z symulatorów lotów. Wyraźne sygnały niepokoju zdawały się być pomijane, gdy organy ścigania odkryły aspekty życia Zachariego, które wymagałyby dokładniejszego zbadania, a kolejne ustalenia okazały się niewystarczające. Ocena umiejętności Zachariego w radzeniu sobie z presją związaną z pracą przyniosła pozytywną ocenę, a nie było wcześniejszych dowodów na obojętność, niepokój ani nerwowość. Jego rutynowe kontakty interpersonalne i rodzinne wyzwania nie wykazywały istotnych zmian, a żadne wskazówki behawioralne nie wskazywały na jakiekolwiek wycofanie się z interakcji społecznych, zmiany w rutynach czy zmiany zainteresowań. Przegląd jego postawy w dniu lotu oraz 3 lotów poprzedzających go, uchwyconych na nagraniach z monitoringu lotniskowego, przedstawiał Zachariego jako niezachwianego, zadbanych i nienagannie ubranego. Jego zwyczajne cechy, obejmujące jego postawę, wyraz twarzy i gesty, pozostały niezmienione. Niemniej jednak oficjalny raport wydaje się być albo oderwany, albo sprzeczny z tym, co było znane o Zacharim, biorąc pod uwagę niepokojące wskazówki, które zostały zignorowane,
jego istnienie było otoczone rozpaczą i samotnością. Odejście jego żony pogrążyło go w izolacji, spędzając długie godziny w samotności, gdy niecierpliwie oczekiwał na upływ czasu między lotami. Ożywiało go uczucie do żonatej kobiety z rodziną, a jego obsesja sięgała dwóch młodych modelek internetowych, z którymi spotkał się w mediach społecznościowych. Jego próby nawiązania kontaktu z nimi pozostały bez odpowiedzi, a niektóre z jego uwag przekroczyły granice przyzwoitości. Życie Zachariego przeszło głęboką transformację, oddalając go od niegdyś stabilnego i bezpiecznego istnienia, jakie znał. Jego nadmierne pochłanianie się w mediach społecznościowych mogło pogłębić jego izolację. Eksperci postawili diagnozę depresji klinicznej. Istotne odkrycie wyszło z badania jego symulatora lotów, gdzie FBI zidentyfikowało trajektorię lotu przypominającą TMH-370. Co ciekawe, malezyjscy śledczy przypisali temu dowodowi minimalne znaczenie, pomimo jego potencjalnych implikacji. W świetle tych złożonych szczegółów zaczyna wyłaniać się szersze zrozumienie okoliczności kapitana Zachariego, sugerujące wieloaspektową walkę, która sięga poza fasadę jego publicznego wizerunku. Teraz czas na dzisiejszy wybór subskrybenta. W fascynującym zwrocie akcji w zagadce zaginionego lotu 370 istnieje kolejna teoria, która kwestionuje wiarę, że samolot rozbił się i zniknął w Oceanie Indyjskim. Zgodnie z tą teorią niektórzy ludzie twierdzą, że samolot może w ogóle nie zatonął. Podstawą tej idei są raporty kilku krewnych pasażerów, którzy twierdzą, że słyszeli dzwoniące dźwięki pochodzące z telefonów swoich bliskich nawet przez 4 dni po domniemanym wypadku. Niezwykle 19 rodzin podzieliło się takimi doświadczeniami, rzucając światło na ten intrygujący fenomen. Jednym szczególnie poruszającym przykładem, który przykuł uwagę, był krewny, który pokazał w telewizji chińskiej, że wciąż może dzwonić na telefon swojego zmarłego brata. Ten emocjonalny pokaz dodatkowo wzmocnił teorię dzwonka. Ekspert telekomunikacyjny o nazwisku Paul Franks poparł tę teorię, silnie wierząc, że jeśli samolot rzeczywiście rozbił się w oceanie, telefony nie kontynuowałyby działania i dzwonienie przez tak długi czas. Franks podzielił się swoimi poglądami na Reddicie, zwracając uwagę, że gdy telefon zostanie zanurzony, zwłaszcza w wodzie morskiej, jego przeżycie i funkcjonalność są mało prawdopodobne. Nawet jeśli jakoś udało mu się przetrwać, nie odbierałby sygnałów z głębin oceanu, co dodatkowo podważa rzekomą katastrofę samolotu. Czy dźwięki dzwonka zgłaszane przez rodziny mogą naprawdę być sygnałami z zaginionego samolotu? Jeśli samolot nie rozbił się w morzu, gdzie mógłby teraz być? I jakie inne czynniki mogą tłumaczyć fenomen dzwoniącego telefonu? Informacje z radarów dostarczone przez komputery kontroli ruchu lotniczego oraz tajne szczegóły od malezyjskich sił powietrznych ujawniły, że po zniknięciu MH370 z radarów samolot nagle skręcił na południowy zachód, po czym zmienił kurs, wracając nad Półwysep Malajski i okrążając wyspę Penang. Następnie samolot poleciał na północny zachód, przelatując nad cieśniną Malakka, by ostatecznie zniknąć z zasięgu radarów nad Morzem Andamańskim. Ta część lotu trwała ponad godzinę, co sugeruje, że ten incydent różnił się od zwykłego porwania czy wcześniej widzianych wypadków czy scenariuszy samobójstwa pilota. Śledztwo w sprawie MH370 skierowało władze w nieoczekiwane i nieznane kierunki od samego początku. Tajemnica otaczająca MH370 była badana od dłuższego czasu, a ludzie na całym świecie gorączkowo spekulowali. Rodziny na całym świecie były głęboko dotknięte tą stratą. Pomysł, że zaawansowany technicznie samolot z nowoczesnymi instrumentami i zapasową łącznością mógł po prostu zniknąć, wydaje się nieprawdopodobny. Boeing 777 jest zaprojektowany tak, aby mieć ciągłą elektroniczną łączność, więc zniknięcie samolotu doprowadziło do różnych pomysłów. Niektóre z tych koncepcji są absurdalne, ale przyciągają uwagę, ponieważ rzadko zdarza się, że komercyjne samoloty znikają w dzisiejszych czasach. Pomimo szybkich zaprzeczeń ze strony malezyjskich urzędników i wysiłków malezyjskich sił powietrznych w celu wprowadzenia zamieszania, prawda o osobliwej trasie lotu samolotu zaczęła szybko wychodzić na jaw. W
niezwykłym zwrocie wydarzeń technicy w Londynie użyli dzienników przesunięcia Dopplera, by odkryć coś bezprecedensowego – dokładną lokalizację samolotu. To właśnie w Marset miało miejsce to przełomowe wydarzenie, dokładnie o godzinie 2:40 rano. Samolot, wcześniej uważany za poruszający się na prostej drodze, zaskoczył wszystkich, wykonując znaczący zwrot na południe. Ten kluczowy moment miał miejsce nad Sumatrą, najbardziej na północ wysuniętą wyspą Indonezji. Pomimo pewnych wątpliwości w analizie, eksperci sądzą, że samolot kontynuował swoją podróż w kierunku Antarktydy, znacznie poza oczekiwanym zasięgiem. 6 godzin później dane Dopplera ujawniły nagłą i stromą lotkę. Opad był zdumiewająco szybki, nawet 5-krotnie szybszy niż zwykła prędkość. I w ciągu minuty lub dwóch od przekroczenia 7. łuku samolot tragicznie runął do oceanu. Ten szybki spadek prawdopodobnie spowodował, że samolot stracił części przed uderzeniem. Dowody elektroniczne wskazują, że nie było to planowane lądowanie na wodzie, ale katastrofalne wydarzenie. Samolot wydawał się roztrzaskać na liczne kawałki prawie natychmiastowo, ale w tym momencie dokładna lokalizacja i przyczyna uderzenia pozostawały nieznane. Interpretacji satelitarnej brakowało solidnych dowodów fizycznych, by je poprzeć, pozostawiając tę tajemnicę nierozwiązaną. Gdy piloci biorą sprawy w swoje ręce. W intrygującej zagadce zniknięcia MH370 krąży kolejna teoria dotycząca możliwego zaangażowania kapitana. Czy było możliwe, że kapitan przejął kontrolę bez uciekania się do siły? Choć ta niepokojąca myśl nie jest całkowicie bezprecedensowa, podobne incydenty miały miejsce w przeszłości. Na przykład w 1997 roku kapitan Silkair linii lotniczej z Singapuru rzekomo wyłączył kluczowe rejestratory na pokładzie Boeinga 737, zanim celowo rozbił samolot w rzece z dużą prędkością. Podobnie w 1999 roku drugi pilot egipskiego lotu 990 celowo rozbił samolot w morzu koło Long Island, pozbawiając życia wszystkich na pokładzie. Ponadto zaledwie miesiąc przed incydentem z MH370 kapitan lotu 70 linii Mozambik tragicznie rozbił swój samolot z dużej wysokości, powodując stratę wszystkich osób na pokładzie. Innym przygnębiającym przykładem jest Airbus Germanwings, który celowo rozbił się w Alpach francuskich 24 marca 2015 roku, powodując utratę wszystkich pasażerów i załogi. W tym przypadku drugi pilot, Andreas Lubitz, zamknął pilota za kokpitem, gdy ten poszedł do toalety. Śledztwo wykazało, że Lubitz doświadczał smutku i wcześniej badał zniknięcie MH370 rok wcześniej. Jednak trudno jest zaakceptować możliwość zaangażowania drugiego pilota w incydent MH370. Opisywano go jako młodego, optymistycznego człowieka, który z niecierpliwością oczekiwał na swoje zbliżające się małżeństwo. Żadne zapisy nie wskazują na jakiekolwiek konflikty osobiste ani wątpliwości co do jego zanurzenia w depresję. Ponadto nie był niemieckim pilotem pracującym dla walczącej z problemami linii tanich lotów o niskich zarobkach i małym prestiżu. W przeciwieństwie do tego latał na wspaniałym Boeingu 777 w kraju, gdzie Narodowa Linia Lotnicza i jej piloci byli wysoko cenieni. Podróż do spisku. W Boulder w Colorado Mike, inżynier elektryk i szanowany członek niezależnej grupy, oddany badaniu danych radarowych dotyczących samolotu, zgłębiał radarowe dane samolotu. Wykształcił silne przekonanie, że podczas zakrętu samolot wzniósł się na wysokość 40 tysięcy metrów, co było bliskie jego maksymalnej pojemności. Taki manewr naraziłby pasażerów na silne przeciążenia. Mike wysunął teorię, że to wzniesienie było celowe i miało na celu szybkie odciśnienie samolotu, prowadząc do nagłego wyłączenia go oraz niefortunnej śmierci wszystkich na pokładzie. Jego hipoteza sugerowała, że to celowe odciśnienie mogło być metodą kontroli ewentualnego niegrzecznego zachowania się podczas długiego lotu. Skutki odciśnienia nie zostałyby zauważone w kabinie, gdyby nie nagłe pojawienie się maski tlenowej, zaprojektowanej na wypadek nagłych sytuacji. Jednak te maski były skuteczne tylko do 15 minut na wysokości poniżej 13 tysięcy metrów.
Na wysokiej wysokości przelotowej 40 tysięcy metrów pasażerowie w kabinie szybko straciliby przytomność, nie doświadczając duszenia się ani zadyszki. Zmarli pasażerowie pozostaliby na swoich miejscach, ich twarze osłonięte teraz nieskutecznymi maskami tlenowymi zwisającymi z sufitu. Scena byłaby słabo oświetlona przez światła awaryjne. W kontraście kokpit był wyposażony w 4 maski tlenowe pod ciśnieniem, zdolne do dostarczania tlenu przez kilka godzin. Gdyby ktoś celowo to zrobił, mógłby łatwo skorzystać z jednej z tych masek, aby kontynuować oddychanie w bezpieczny sposób. Gdy samolot gwałtownie przemieszczał się, wydawał się tajemniczą kropką na głównych radarach, pędząc w kierunku wyspy Penang z prędkością niemal 600 mil na godzinę. W okolicy znajdowała się baza lotnicza Butterworth, która miała na wyposażeniu flotę malezyjskich myśliwców F-18 oraz radar obrony powietrznej. Zaskakująco wydawało się, że nikt nie przywiązywał zbytniej uwagi do tej sytuacji. Gdy Mike kontynuował śledztwo, nie mógł się oprzeć zadziwieniu tajemniczym brakiem uwagi ze strony radaru obrony powietrznej i myśliwców. Wagi jego odkryć i potencjalne implikacje dla bezpieczeństwa lotnictwa ciążyły mu na umyśle. Polowanie na nieuchwytne czarne skrzynki. Informacje z satelitów wskazały na coś niezwykłego. Samolot prawdopodobnie kontynuował lot przez kilka godzin, nawet po utracie łączności. Ostatecznie malezyjscy urzędnicy przyznali, że ten raport był rzeczywiście dokładny. Rząd Malezji był znany z tajemniczego i niewiarygodnego zachowania podczas śledztwa w sprawie zniknięcia samolotu, co wzbudziło podejrzenia, zwłaszcza w związku z oskarżeniami o korupcję w regionie. Sytuacja stała się chaotyczna dla śledczych wypadków z Europy, Australii i Stanów Zjednoczonych. Napotkali oni przeszkody z powodu zatajonych informacji i początkowych błędnych wysiłków poszukiwań na Morzu Południowochińskim. Spowodowało to niefortunny rezultat – brak znalezienia jakichkolwiek dryfujących szczątek. Gdyby Malezyjczycy byli transparentni od samego początku, odkrycie szczątek mogłoby pomóc określić ogólne położenie samolotu, potencjalnie prowadząc do odnalezienia jego czarnych skrzynek. Poszukiwania tych czarnych skrzynek ostatecznie doprowadziły do odległej części oceanu, ale sam ocean jest ogromny. Znalezienie podobnych czarnych skrzynek po poprzednim wypadku, lotu Air France 447, zajęło 2 lata, pomimo że wiedzieli, gdzie szukać. Mimo to, poszukiwania na powierzchni trwały niemal 2 miesiące bez skutku, zanim poszukiwania nie skierowano na głębsze partie oceanu. Poszukiwania na powierzchni zakończyły się w kwietniu 2014 roku, oficjalnie pod malezyjską jurysdykcją. Jednak ich możliwości były ograniczone w zakresie poszukiwań i operacji odzyskiwania na głębinie oceanu. Na szczęście Australia zaangażowała się. Objęli oni prowadzenie poszukiwań w obszarach zidentyfikowanych na podstawie danych satelitarnych. Ekstremalna głębokość i niezbadana natura regionu stanowiły unikalne wyzwanie. Dokładne mapowanie podwodnego terenu było pierwszym krokiem. Dopiero wtedy można było bezpiecznie holować specjalistyczne pojazdy sonarowe na wiele kilometrów pod powierzchnię oceanu. Śladami okruszków chleba Wiktora Ianello, pochodzącego z Roanoke, w stanie Virginia, zyskał znaczącą uwagę jako prominentnego członka niezależnej grupy. Głęboko zagłębiał się w symulowane loty, skupiając swoje wysiłki na locie linii lotniczych Malaysia Airlines MH370, kwestii, która jakoś umknęła uwadze malajskich śledczych. To, co przyciągnęło uwagę Ianello, to sposób, w jaki pilot Zachary kierował ścieżką lotu MH370 na symulatorze. Zamiast traktować go jako ciągły lot, Zachary wybrał, aby przesunąć lot etapami, ręcznie dostosowując paliwo i wykonując skoki, aż samolot tajemniczo zniknął z symulacji. To dziwne zachowanie skłoniło Ianello do mocnego przekonania, że Zachary odgrywa kluczową rolę w łańcuchu zdarzeń, które się rozwinęły. Warto podkreślić, że nie było żadnych wymagań technicznych, aby Zachary używał symulatora gier konsumenckich, podobnych do Microsoft Flight Simulator w tym celu. To wzbudziło podejrzenia Ianello, prowadząc go do zaproponowania unikalnej hipotezy. Lot symulacyjny mógł być niekonwencjonalnym sposobem pożegnania Zachariego, podobnym do pozostawiania okruszków chleba, podczas gdy dokładne motywacje za działaniami Zachariego pozostają zagadką. Bez dalszych wniosków Ianello podkreśla, że odrzucenie lotu na symulatorze jako zbiegu okoliczności
byłoby nierozsądne. Według Janello ten nietypowy lot symulacyjny ma znaczenie w rozwiązaniu złożonych narracji otaczających tajemnicze zniknięcie MH370. W zasadzie otwiera on okno na potencjalny stan umysłu Zachariego i jego zaangażowanie w sekwencję wydarzeń, które doprowadziły do tego zagadkowego incydentu. Intencjonalne loty. Kolejny interesujący szczegół sugeruje, że ten incydent może nie być zwykłym przypadkiem, lecz starannie zaplanowaną sytuacją. Nietypowa trasa lotu, którą podjął samolot bez jakiejkolwiek elektronicznej komunikacji, nie jest łatwo wyjaśniona przez powszechne przyczyny, takie jak problemy techniczne czy ludzkie błędy. Zwykłe wyjaśnienia, które obejmują rzeczy takie jak błędy komputerowe, problemy z systemami kontroli, kwestie środowiskowe, jak lód, pioruny czy uderzenia ptaków, a nawet bardzo rzadkie zdarzenia, takie jak meteoryty czy popiół wulkaniczny, mają trudności ze zrozumieniem złożonej trasy lotu. Zaskakująco różne możliwe problemy mechaniczne i związane z ludźmi, od czujników po sprzęt radiowy, od instrumentów po systemy elektryczne, nie w pełni wyjaśniają intencjonalny charakter odchylenia lotu od jego kursu. Nawet scenariusze obejmujące rzeczy takie jak pożary, dym, nagła utrata ciśnienia w kabinie, eksplozje w przestrzeni ładunkowej, czy niezdolność pilota do prowadzenia samolotu nie ujawniają pełnej historii tego zagadkowego wydarzenia. Fakt, że nie było wcześniejszych incydentów zdezorientowanych pilotów, nagłych przypadków medycznych lub zewnętrznych zagrożeń, takich jak bomby czy akty wojny, sprawia, że tajemnica jest jeszcze bardziej intrygująca.